Sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czym Avizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Jak widzicie, to jest Zalew Zegrzyński. Wiem, mało co go widać, mgły, smog i inne rzeczy, które aktualnie nawiedzają Polskę, są niemiłosierne i przez nie dużo nie widać. Co nie zmienia faktu, że i tak opowiem Wam i pokażę, jak wygląda odbudowa linii kolejowej do Zegrza Południowego przez nowy przystanek kolejowy Wieliszę w centrum, gdzie będzie na Was czekać Sykut na środku mniej więcej tego materiału. Co nie zmienia faktu, że zaczynamy bezpośrednio od Zegrza Południowego, gdzie powstaje nowa stacja końcowa, przynajmniej aktualnie końcowa, bo są oczywiście plany, aby dalej pojechał pociąg do Pułtuska w śladzie starego mostu kolejowego, który właśnie był tutaj nad Nadwią. Teraz lecimy nad tym śladem. Z tego, co doczytałem na stronie bezpośrednio infrastruktury kolejowej, rynek kolejowy, to tam właśnie był już most drogowo-kolejowy. I wiem, że w poprzednim materiale powiedziałem, że głównie kolejowy tylko, a poprawiliście mnie, że to był drogowy, a tu wyczytałem, że to był drogowo-kolejowy. Jestem ciekawy, co o tym sądzicie w komentarzach. Co nie zmienia faktu, że w tymże miejscu jest właśnie stacja krańcowa. I zwróćcie uwagę, że jest nietypowa, bo w teorii w tymże miejscu jest dwukrawędziowa, czyli pociągi będą mogły otworzyć drzwi z jednej i z drugiej strony. Oczywiście sobie żartuję, bo jak widzicie, elki peronowe i płyty peronowe są tylko i wyłącznie na jedną stronę, więc no niestety nie będzie to w ten sposób wykorzystywane. Co nie zmienia faktu, że zwróćcie uwagę, iż tutaj na lewo mamy tory z kłosem oporowym, który jest tutaj w kierunku starej linii kolejowej bezpośrednio do tutaj wojska, które tutaj ma swoją siedzibę, jak i również do tego, że oni mają wjazd torowy i mają też również zrośnięte torowisko, które jest aktualnie nieużywane. Ale ponieważ linia jest, to trzeba ją odtworzyć, przynajmniej żeby wojsko mogło to sobie odbudować, jeżeli będzie potrzebowało. I rozjazd też w tym miejscu jest, o którym za chwilę jeszcze powiem, jak będziemy nad nim bezpośrednio lecieć. To jak widzicie, mamy bezpośrednio dwa osobne tory z semaforami, dzięki czemu tutaj pociągi będą mogły się na spokojnie zatrzymywać. Dwa perony, oczywiście wszystko dostosowane do osób niepełnosprawnych i tak dalej. Będą też jakieś wiaty. Nie będzie chyba tego wielkiego dworca, który tam widziałem w wizualizacjach z 2019 roku. Tego nie widziałem w projekcie, więc to tylko tak sobie wiecie. Powstaje linia i tyle. No i tutaj oczywiście możemy zobaczyć co do peronów w porównaniu do tego, jak to wyglądało wcześniej. To tak, mamy już elki peronowe w niektórych miejscach i w niektórych miejscach już faktycznie nową część nawierzchni peronu. Co do samej linii kolejowej numer 28, bo ona jest przedmiotem dzisiejszego odcinka, mogę powiedzieć parę ciekawostek. Pierwotnie została oddana do użytku w 1897 roku, czyli naprawdę kupę czasu temu. Pierwotnie prześwit toru wynosił 1524 mm, jednakże w 1915 roku zmieniono go na rozstaw normalno-torowy na 1435 mm. Elektryfikację linii przeprowadzono przed 27 maja 1972 roku. I to jest ważny element, który chciałem Wam powiedzieć. Elektryfikacja nastąpiła w 1972 roku. I chwilę później, bo w roku 2000, nastąpiła delektryfikacja tej linii. Więc jak widzicie, ta linia już raz została zdelektryfikowana. Co do samego ruchu liniowego, jeżeli chodzi o pociągi pasażerskie, w 1994 roku zaprzestano takich tutaj na tej trasie do Zegrza i wtedy też rozebrano budynek dworcowy, który znajdował się przy starej stacji, która się znajdowała od nas, tak jak teraz lecimy, to z tyłu jeszcze kawałek, tam gdzie było wszystko zadośnięte, tam się znajdowała stara stacja i z tego co kojarzę miała trzy tory, ale to tak mniej więcej mówię Wam, jak to wyglądało, bo sam do końca nie pamiętam i też nie kojarzę, jak to wyglądało jeszcze przed budową. W 2011 roku przywrócono ruch na tej linii tylko i wyłącznie dla pociągów towarowych. Chodziło oczywiście o dojazd m.in. do wojska. Obecnie linia jest nieprzejezdna ze względu na brakujące fragmenty torowiska. I to jest informacja, nie wiem, tak jakoś właśnie 2018-19 na Wikipedii. Od 2015 roku rozważono projekty, żeby przywrócić linię kolejową. W 2019 roku już bezpośrednio, znaczy w 2017 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej na odbudowę linii.
dla pociągów pasażerskich, a w 2019 roku ogłoszono przetarg na projekt i odbudowę linii wraz z przystankiem Wieliszew Osiedle, który aktualnie się nazywa Wieliszew Centrum, i stacji kolejowej Zegrze Południowe. W kwietniu 2020 roku zawarto umowę na pracę o wartości 55 milionów złotych i zapowiedziano oddane inwestycji do użytku w czwartym kwartale 2022 roku, ale o tym, kiedy będzie inwestycja oddana do użytku, powie już bezpośrednio Sykut. Po realizacji inwestycji będzie oczywiście możliwa przejezdność tutaj na całej linii z prędkością około 80 km na godzinę i cały odcinek przejedziemy w mniej więcej 4 minuty. Powstaje ten nowy przystanek w Wieliszew Osiedle, teraz Wieliszew Centrum, przy drodze wojewódzkiej numer 631, czyli przy Modlińskiej, i to jest właśnie to miejsce, gdzie mamy również nowy przejazd kolejowy, który będzie zapewniony jednocześnie w sygnalizację świetlną, jak i również w rogatki, więc ruch tutaj będzie oczywiście o wiele bardziej bezpieczny, niż to wyglądało wcześniej. I tutaj mamy przystanek autobusowy, no i dalej mamy bezpośrednio przystanek kolejowy Wieliszew w centrum, ale o nim jak zwykle trochę więcej. Niezastąpione w tychże tematach. Jakub, Sykut, halo, halo, łączymy się z tobą. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy przyszłym przystanku kolejowym Wieliszew Centrum. Przystanek będzie posiadał udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, parking rowerowy oraz wiaty, które będą chroniły nas przed czynnikami atmosferycznymi. Na przystanku będą zatrzymywały się KM-ki oraz pociągi linii S4. Linia S4 połączy Zegrze Południowe z Piasecznem. Obok, nieopodal, znajduje się przystanek autobusowy. Trochę skromny, ale jest. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, z centrum Wieliszewa, Jakub Sykut. No, na pewno trzeba to przyznać faktycznie, jak Sykut to powiedział, centrum Wieliszewa. No, Wieliszew w osiedle bardziej by pasowało według mnie tutaj. Co nie zmienia faktu, że powiedział też Sykut tutaj o przystanku autobusowym. I jak szliśmy obok przystanku, tego już nie powiedzieliśmy tam w materiale, ale jak szliśmy obok tego przystanku, to ja sobie zerknąłem, jak często jeżdżę tam autobusy, i to jest w kierunku właśnie teraz prosto, jak patrzymy, czyli w kierunku południowym, jest jeden autobus do na dzień. Jeden autobus w ciągu całej doby tam kursuje. To nie jest dużo autobusów, ale wiecie, świetne przesiadki, przystanki autobusowe z tego co kojarzę, też będą trochę odbudowane, świetne przesiadki do pociągów, może będzie tutaj jeździć więcej autobusów. Nie wiem, jakieś linie lokalne w ramach WTP na pewno by tutaj się przydały, jeżeli byłaby to możliwość dojazdu tutaj do linii kolejowej. I też dużym minusem jest na pewno to, że tutaj nie powstaje zbytnio żaden parking co do tego przystanku kolejowego. Wtedy to byłoby świetne miejsce dojazdowe, parkingowe i dojazd do centrum Warszawy, ale niestety to nie jest aktualnie realizowane, a nawet jeśli to nie jest, to dużych rozmiarów na takich, jakie powinny tutaj być w tymże miejscu zrealizowane. Obok jest oczywiście zjazd na pole i tam wtedy można się zaparkować, ale to jest teren prywatny i raczej tak się nie polecam robić. Natomiast to nie zmienia faktu, że w tymże miejscu właśnie będzie się znajdować po prawej stronie, jak teraz patrzymy od torowiska, nowy peron będzie z tymi wiatami. Gdzieś wizualizację miałem nawet, ale posiałem ją przed odcinkiem, więc nie pokażę jej tutaj teraz. Co nie zmienia faktu, że no, zwróćcie uwagę, że mamy oczywiście ten cały odcinek jest odcinkiem jednotorowym. Jest planowane dalej przedłużenie tam z Zegrza w kierunku Półtuska, ale to takie wiecie, na razie to jest prace przedprojektowe i na razie konsultacje i tak dalej. Pomysł według mnie bardzo dobry, jeżeli byłaby to linia dwutorowa, to już w ogóle byłoby świetne. Pewnie to nie będzie linia dwutorowa, tylko jednotorowa z mijankami na niektórych stacjach, jak na przykład do Zakopanego. I miałoby to oczywiście sens, bo taki szybki dojazd do Półtuska pociągami kolei mazowieckich, na przykład w wyciągu, nie wiem, półtorej godziny do centrum Warszawy, byłby naprawdę niezłym wynikiem. A też przy okazji oczywiście to jest tam w ramach tam ich programów Koleja Plus i tak dalej. Natomiast co chciałem powiedzieć tutaj najważniejsze, to zwróćcie uwagę, pośrodku czego się znajduje tutaj to torowisko kolejowe. Mamy owszem tutaj już bezpośrednio przejazd, nowy wiadukt, który powstał kolejowy w kierunku Niepodętu, ale tutaj to torowisko jedzie tylko i wyłącznie przez tereny i podmokłe, i bagienne, no i przez las. I to nie jest, są dobre warunki na taką linię. Też tutaj oczywiście świadczy, jak ta linia jest pośrodku niczego, to, że została rozkradziona, kiedy tutaj już nawet był prowadzony, pewnie rzadko jak rzadko, ale ruch towarowy od 2015 roku. Także, no, w teorii wiecie, no,
znaczy jaki 2015 roku, od 2011 roku był tutaj ruch towarowy. Także wiecie, no, to nie była potrzebna linia dla tutaj osób, przynajmniej wedle włodarzy w tamtym czasie, a jednak jest odbudowywana i według mnie to jest bardzo dobra zmiana, jeżeli chodzi o ten odcinek, ponieważ dzięki temu tutaj faktycznie będzie szybki dojazd do centrum. Ten wiadukt, który teraz widzicie, tak jeszcze powiem, jak widzicie, pod nim jest droga i ten wiadukt był przebudowany aktualnie i remontowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo droga pod tym wiaduktem będzie teraz tutaj w tymże miejscu dwujezdniowa i to jest jeden z początkowych projektów i etapów przybudowy tego tej nowej trasy, ale o tym to może powiem jeszcze kiedyś w innym materiale, bo to jest ciekawa inwestycja, co nie zmienia faktu, że tak właśnie wygląda cały nowy odcinek, który w tymże miejscu jest odbudowywany. Część środowiska starego w tych miejscach pozostaje tak jak była, nietknięta, część nasypów po prostu miała trochę inną trajektorię trasy niż to jest teraz odbudowywane. Co nie zmienia faktu, że przy stacji Wiliszew i tak właśnie pozostają niektóre tory całkowicie zarośnięte. I możemy je tylko zobaczyć, tak jak teraz lecimy z lotu ptaka, że coś tam jest, coś tam się znajduje. Ale nie do końca wiemy co i gdzie i jak dalej. To jest stacja Wiliszew, która się znajduje w Michałów Reginów, bezpośrednio w tejże lokalizacji. No i tam mamy oczywiście stację. I tutaj też Sykut powiedział o tym, iż S4 będzie jeździć przez stację Wiliszew w centrum, dalej w kierunku Zegrze Południowego, łącząc jeszcze z Piasecznem. Oczywiście tak to będzie wyglądać. Ten pociąg będzie jeździć od marca, w teorii, od marca będzie jeździć na tej linii mniej więcej co godzinę. S40 będzie jeździć tylko na trasie Piaseczna, Warszawa Główna, a ta linia będzie jeździć przez Piaseczna, przez Warszawę Zachodnią, peron 9, Warszawę Gdańską, no i dalej tutaj bezpośrednio przez Legionowo do Wiliszewa, Wiliszew Centrum i Zegrze Południowy. Natomiast co warto podkreślić, to jest to, iż ta linia będzie tutaj kursować dopiero, kiedy zostanie oddana do użytku trasa do Zegrze Południowego. Jeżeli tej trasy nie będzie oddanej do użytku, a S4 będzie już uruchomione, no to wtedy po prostu będzie tylko i wyłącznie do Wieliszewa. Tak jak to podobnie teraz robi inna linia SKM. Inwestycja realizowana jest na terenach podmokłych, bagiennych, przez co została opóźniona o rok. Wykonawca musiał zrobić specjalne projekty, dzięki którym nasyp zostanie wzmocniony. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. To jest ta ciekawostka, o której wcześniej mówiłem. Oczywiście opóźnienie o rok chodzi nam na to, iż jest to opóźnienie od teraz o rok. Czyli nie będzie to czwarty kwartał 2022 roku, kiedy miało zostać oddane do użytku, tylko to będzie czwarty kwartał 2023 roku. I oczywiście mogą tutaj lamentować, mówić jak to niedobrze, co to jest za opóźnienie, ale ja po części ich rozumiem. To są naprawdę, jak powiedziałem wcześniej, bardzo niecodzienne i trudne warunki do budowy linii kolejowej, a ponieważ tutaj musi być użyty specjalny materiał na specjalne zamówienie, to właśnie stąd jest to opóźnione nie o rok. Co prawda PKP odgraża się, że może im się uda wcześniej trochę uruchomić tą linię i wtedy SKM-ki już będą jeździć wcześniej, może jakoś nawet połowy wakacji, ale na razie SKM ma swoje stanowisko już w te wakacje najbliższe, nie będzie SKM-ki nad Zalew Zegrzyński. Co nie zmienia faktu, że to by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zapraszam do wspierania, wtedy niektóre filmy macie przedpremierowo, inne filmy za kulisami, na przykład Sykuta, jak się myli w trakcie nagrywek, czy inne ciekawostki. No i co dużo mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej będzie film z tramwaj kierunek Kasprzaka, a tutaj w Zegrze Południowym pojawimy się ponownie w styczniu 2023, czyli za 2 miesiące. Do zobaczenia, cześć!